Witam Was w tej tradycji, w naszej izbie. Przypominam, że tą izbę wyremontowaliśmy w pogórzańskiej drewnianej chacie. To jest nasza siedziba, nasze siedlisko, które nazywa się Ostoja Tradycji. Za mną piec, jak widzicie, duży, potężny piec, który służy gotowaniu, pieczeniu i ogrzewaniu. Pamiętacie, jak już będzie prawie 2 lata temu, nagrałem taki film właśnie o tym piecu. Wtedy dużo mówiłem i skoncentrowałem się przede wszystkim na tej funkcji kuchni, jak również grzania wody, bo tutaj przypominam, tutaj jest tak zwana podkowa, czyli używając kuchni podgrzewamy również wodę pod własnym ciśnieniem, czyli grawitacyjnie, czyli bez energii elektrycznej. Zresztą wodę mamy też z tego wzniesienia tutaj na naszym terenie. Woda pod własnym ciśnieniem spływa do nas. Tym samym cały system grzewczy, jak również woda użytkowa, wszystko bez energii elektrycznej, bez kosztów. Bardzo dużo wtedy mówiłem o tym piecu, chociaż może nie tak bardzo dużo, bo ten film chyba, jeżeli sobie przypominam, trwał 12 minut i polecam go. Tutaj pod filmem jest link do tego filmu, tak żeby ci widzowie, którzy są po raz pierwszy na naszym kanale, czy po raz pierwszy oglądają film o zagadnieniu grzania w tradycyjny sposób, mogli sobie uzupełnić tą wiedzę, stworzyć cały taki ogląd, jakby ktoś na przykład chciał taki piec wybudować, zastanawia się nad wyborem sposobu grzania, czy wody, czy w ogóle ciepłego, dla ciepła w domu. Wtedy dużo się koncentrowałem, tak jak mówiłem, na tej części kuchni, a mało było o grzaniu. Teraz, szczególnie właśnie w dobie takiej totalnego wzrostu cen, taki wybór źródła ciepła staje się jakimś takim poważnym zagadnieniem. Więc chciałem dzisiaj więcej o tym właśnie piecu. Powiem o tym konkretnie, ile kosztuje nas z perspektywy kilku lat tutaj użytkowania, ile kosztuje to grzanie, czyli ile wypalamy tego drewna, jakie drewno używamy do tego konkretnie, no i nawet w jaki sposób układamy, w jaki sposób palimy, bo to z mojej obserwacji też jest ważne. A jakby chciał ktoś sobie wybudować, to też powiem, z jakich materiałów, jakie materiały użyć najlepiej. Podam wymiary paleniska, także będzie sporo informacji. Zapraszam. Na naszym kanale jest już ponad 200 filmów, nie wiem czy wiecie. Tak, bo to już ponad 2 lata istnienia kanału Ostoja Tradycji. Te wszystkie filmy są w kilku kategoriach. I szczególnie się cieszę dzisiaj właśnie, że mogę zrobić film w kategorii, mogę Wam pokazać film z kategorii żywot tradycyjny. Do czego zmierzam? Moja znajoma sobie żartuje, czy w tej tradycji wszystko musi być takie skomplikowane. No bo nawet rytuał grzania w tym piecu jest specjalny. Otóż rano, wiadomo, pali się pod kuchnią na śniadanie, później ewentualnie obiad. I teraz, jak kończy się, woda się nagrzała też w bojlerze, kończy się palenie pod kuchnią i teraz przenoszę żar z pod kuchni do pieca. Oczywiście, tak jak już wiecie z pierwszego odcinka, cały czas paląc pod kuchnią, ciepłe powietrze wędruje nam do tego pieca i go podgrzewa, także on już jest taki ciepły po kilku godzinach, czy nawet po całym dniu, bo często jest tak, że cały dzień się pali tutaj i wieczorem dopiero, żeby mu jeszcze dołożyć energii i też posiedzieć przy tym ogniu, przenosimy żar. I tak ten żar właśnie przeniosę i teraz. O, już niewiele zostało. Żar dajemy na samą górę. I ja jeszcze przyłożę tutaj drewienko, trochę się zagadałem i żar się wypalił, ale
Zaraz powinno się to rozpalić fajnie. Jak widzicie, ten mały stos drewna, który tutaj ułożyłem, już się rozpalił. Pali się takim żywym, radosnym ogniem na początku. Tak daje popielnik szeroko, żeby był duży cuk, żeby się ładnie paliło. Może to jest nawet nieekonomiczne, ale aspekt wizualny palenia też jest istotny. Po to się zresztą takie urządzenia zakłada, żeby było przyjemnie. Tak, ten stosik policzyłem, czyli tutaj to ułożone jedno takie nałożenie, to jest niespełna 0,4 metra przestrzennego, czyli licząc 180 dni w roku, to teoretycznie spalamy, bo nie palimy 180 dni w roku. Tak się liczy, że sezon grzewczy to może być pół roku. W roku połowa roku. No, u nas tak chyba nie jest. Nie jesteśmy aż tak ciepłolubni, więc, ale hipotetycznie policzyłem, to jest jakieś tam niespełna 7 metrów przestrzennych. Licząc codziennie jedno rozpalenie. W tych realiach tej zimy wystarczyło za każdym razem jedno rozpalenie. No jak już z takim luz minus 20, to dwa razy trzeba zapalić. Przy takiej standardowej, że tak powiem, polskiej zimie wystarczy raz wieczorem. Na rano jest jeszcze ciepło. No oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, palimy w kuchni i oczywiście ta kuchnia też daje ciepło, tak jak to pokazywałem, to też do pieca się dostaje to ciepło, ten piec jest cały czas ciepły, czy w ogóle cały ten ponad dwumetrowy piec z kuchnią jest ciepły cały pół roku, bo jest jedynym źródłem ciepła tutaj w tej chacie, 80 metrów kwadratowych i w zasadzie to nam wystarcza. W sypialni jest jeszcze tak zwany stojak, ale może używamy raz, dwa razy w roku, tak żeby przepalić. Dobrze się śpi jednak w takiej niskiej temperaturze. Jeżeli chciałbym podać całość drewna, które zużywamy tutaj w ciągu roku, no to do tych 6-7 metrów sześciennych na ogrzewanie, drugie tyle, czyli około 7 metrów drewna, które w ciągu całego roku zużywamy do kuchni, czyli na grzanie, na gotowanie. Oczywiście tutaj liczę to łącznie z przetworami wszelkimi, jakie wykonujemy, więc to jest, tak będzie, 12 do 15 metrów sześciennych tego drewna. To jakieś, licząc 300 zł, to nie wiem, w tej chwili to by jakieś 4000 zł. Plus, minus, no oczywiście na rok, licząc wszystko. Ogrzewanie wody, ogrzewanie pomieszczenia, woda użytkowa, wsio. To będzie jakieś 4000 zł. I tak by się to chyba zgadzało. Po nowych cenach już liczę, bo to wcześniej było znacznie taniej. Palimy głównie bukiem, czasem brzoza, grab. To takie twarde drewno najczęściej. Opowiem Wam o takim przypadku, który tutaj miałem, mianowicie kupiłem żerdzie na ogrodzenie dla koni. I żerdzie w całości, takie 11-metrowe, to były cięte na odpowiednie odcinki, a to, co pozostało, poskładałem na opał i później tym paliłem. Te świerki były takie nasączone żywicą, ale żal było, no co ja z tym zrobię, więc myślę, spalę przez sezon. Ta żywica tak kopciła, że te drzwiczka były non-stop czarne. Po prostu to był koszmar. Codziennie trzeba było je myć na nowo, codziennie. Żeby fajnie utrzymać te drzwiczka i w ogóle ten palenisko, to drewno musi być suche. No to dwa lata takie sezonowanie byłoby najlepsze. Buka, czy graba, czy brzozy. No dąb to już znacznie dłużej, bo dąb bardzo długo schnie. Ale no, kaloryczność tego jest bardzo, bardzo dobra. Takiego suchego drewna to w ogóle jest zupełnie coś innego. Trzeba na to zwracać uwagę. To zdecydowanie już wystarczy tego dużego ognia. Przymykamy popielnik. I teraz ogień jest znacznie spokojniejszy. Za chwilę jeszcze domkniemy na zero popielnik. Zmniejszymy całkiem ten cuk i zobaczycie, co dalej. Bo to takie etapy są. No niestety, to tak jest, że nie ma to automatycznego sterowania. Jak się chce
że tak powiem, wyciągnąć na maksa tą kaloryczność z drewna, to trzeba parę zasad przestrzegać, szczególnie w takim piecu, który nie jest jakoś elektronicznie sterowany, nie? Z jakich materiałów taki piec najlepiej wybudować? Otóż powiem tak, no, naturalnych. Najważniejsze, żeby z naturalnych. Dużo żeliwa. Żeliwo świetnie wygląda. Tylko z żeliwem trzeba uważać. I tutaj, nie wiem, czy zauważyliście, w wielu miejscach są popękane niestety kafle. Zdun, który to budował, nie do końca miejscowy, więc też pewno może miał pierwszy raz kontakt z takimi żeliwnymi drzwiczkami i nie dał do odpowiednich dystansów, to znaczy one są jakby na zero wpasowane w kafle i jak się bardzo nagrzały te żeliwne drzwiczka, to doprowadziły do tego, że praktycznie przy każdych są popękane kafle. No niestety. Kafle same to już jest kwestia indywidualna. Myśmy wybrali tak zwaną kwadratelę. Tak ten rodzaj się nazywa. Notabene taka ciekawa historia była z tym związana, bo pojechałem specjalnie na taki tour na Ziemię Świętokrzyską, bo tam jest dużo tych kaflarni. I od tych takich większych zakładów pozabierałem po jednym kaflu takim do wyboru. Oczywiście mówię o tych kwadratelach tylko i wyłącznie. I one są jednakowego wymiaru, już nie pamiętam, ale to jest jednakowy wymiar, czy w jednym zakładzie, czy w drugim. One mają jednakowy, standardowy rozmiar. I z każdego z tego zakładu, no chyba cztery te kafle takie wzorcowe miałem. I miałem tutaj w domu przez kilka tygodni, żeby się zastanowić, który wybrać. I to, co było ciekawe, jak byli jacyś goście, czy ktoś przyjeżdżał do mnie, to pokazywałem te cztery kafle i pytałem, który się podoba. No na początku było, że są takie same. A ja bym zawsze prosiłem, popatrz dobrze i dokonaj takiego autentycznego, takiego naturalnego wyboru, wskaż po prostu najładniejszy kafel. I nie wiem, czy uwierzycie, ale 90 parę procent osób wskazało na kafel z jednej kaflarni. Czyli no jest to bardzo istotne, gdzie jest to wykonywane. To była kaflarnia, czy to jest kaflarnia, która istnieje chyba ponad 100 lat nieprzerwanie. Wielka tradycja to jest kaflarnia Grochowscy. I powiem szczerze, naprawdę robią piękne rzeczy i stamtąd kupiłem te kafle. Także uprzedzam pytania, jeżeli byłyby. Oni też mają takich naprawdę bardzo dobrych zdunów i są w stanie polecić. Zresztą też pod Stalową Wolą w Rozwadowie też jest taka kaflarnia. Nie pamiętam nazwy, ale też robią bardzo dobre, piękne kafle. Byłem tam kupując okucia do nowego pieca, który tam w tej części mieszkalnej drugiej buduje. To szczerze mówiąc, niektóre wzory robią wrażenie. Ile może kosztować taki piec? No teraz te ceny to oszalały, więc nic Wam nie powiem i nie zadawajcie takich pytań, ponieważ mogę powiedzieć, że nie wiem. A tak poważnie to liczę, że pewno dwukrotnie drożej niż kosztował nas, więc pewno jakieś 40 tysięcy. A jak bardzo dobry zdun, no to można się liczyć nawet i z 50 tysiącami złotych. Przy czym no oczywiście to jest bardzo duże, bo to ma ponad 2 metry rozpiętości, to wysokie, też prawie ten też jest na ponad 2 metry sam piec, także to są olbrzymie ilości kafli. Nie pamiętam już jakie, ale bardzo to było dużo tych kafli. Drewno. Palenie drewnem, używanie drewna do celów budowlanych. Taka refleksja. Nie dość, że te ceny drewna ostatnio poszybowały po prostu, nie wiem, dwu czy trzykrotnie, a na pewno dwukrotnie, bo te na bieżąco ceny znam, kupuję materiał budowlany na budowę ostoi, na remont ostoi tradycji. To jest perspektywa taka, że będzie ten towar, nasze dobro narodowe reglamentowane.
ponieważ słyszałem o projekcie, to jest powszechnie dyskutowany projekt, aby część lasów państwowych była pod jurysdykcją Komisji Europejskiej. Trochę rozmawiałem z leśnikami, szczerze mówiąc, obiecali mi, że zrobimy materiał wspólny, żeby pokazać to historycznie, jak wyglądała praca leśników przez odkąd powstały lasy państwowe. To będzie coś koło 100 lat. To Józef Piłsudski utworzył lasy państwowe. I lasy państwowe, przynajmniej w naszych regionach, tutaj w gminie Bircza, czy w ogóle na Pogórzu, lasy państwowe dokonały tytanicznej roboty przez ten okres, ponieważ jak przejmowały te tereny w latach 20. poprzedniego wieku, to tych lasów było bardzo, bardzo mało w porównaniu z tym stanem dzisiejszym. Jak się popatrzy na stare mapy, ja to będziemy pokazywać, jak się popatrzy na stare mapy, to większość tych terenów dzisiaj, które na przykład tutaj na Pogórzu, na ziemi przemyskiej, zajmowały wioski. Wioski były olbrzymie, liczne. Tak jak wioska Malawa, to było ponad 2000 mieszkańców w okresie międzywojennym. I jak czytamy, to większość tych wiosek miało tylko około 2000 mieszkańców. Więc tereny rolne to zajmowały zdecydowaną większość tych terenów, które dzisiaj są lasy. Dzisiaj wioski mają 100, tak jak Malawa, 100, kilkadziesiąt, 200 osób. Tak się to zmniejszyło, a te tereny rolne przejęły lasy po prostu. Tam są teraz lasy. I teraz te lasy w jaki sposób są użytkowane? Otóż w naszym regionie nie robi się zrębów totalnych, czyli nie ma tak, że jest do ścięcia jakaś połać lasu i się to wycina w pień i się zużywa. Nie, wycina się zostawiając drzewostan. Czyli nie wycina się, nie redukuje się drewna całkowicie na danej przestrzeni, tylko miejscowo wycina się. Także ten cały czas drzewostan jest zróżnicowany. I teraz taka kara, ponieważ to jest w taki sposób naturalny robione, to teraz właśnie takie lasy, które są zróżnicowane, jest plan, aby przyłączyć, czy był pod zarządem Komisji Europejskiej i był wyłączony z gospodarki. Czyli mamy wzorcowe prowadzenie lasów, przypominają one naturalne lasy, takie jak kiedyś były, a są jednocześnie użytkowane, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w Europie, bo tam jest totalna gospodarka, to teraz większość tych terenów będzie utracimy. Utracimy i to mówię wprost, ponieważ takim samym błędem było wprowadzenie Natury 2000. Dla mieszkańców miasta to no, pięknie brzmi, Natura 2000, jakiś ładny teren i tak dalej. Ale myśmy mieli na oku 5 hektarów pięknej ziemi i chcieliśmy wybudować takie siedlisko z drewna, drewniane, piękne siedlisko, gdzie będą konie, zwierzęta i nie można. Nie można na terenie rolnym, przeznaczonym dla rolnika. Nie mogę wybudować takiego siedliska, bo jest Natura 2000, bo gniazduje orlik. No i orlik mógłby sobie gniazdować i nawet zjadłby pewno jakąś kaczkę. I ja nie widzę problemu z koegzystencją z orlikiem. Jak siedlisko przeszkadzałoby orlikowi? W żaden sposób. Jeszcze by, tak jak mówię, jak lis zjada nam 30 kaczek, to zjadłby sobie jeszcze orlik kaczkę, tak? Co jeszcze by to było pozytywne dla niego. I to jest teren, to jest prawie kilka, to jest kilkanaście czy 20 prawie procent kraju wyłączone spod normalnego użytku. I teraz, ponieważ te mieszane lasy, które właśnie chciałaby zarządzać Unia Europejska, czy też Komisja Europejska konkretnie, to najwięcej jest na Podkarpaciu. Czyli jest ileś procent, spory procent, nie wiem ile na Podkarpaciu jest procentowo Natury 2000 obszarów, ale gdzieś koło 20 paru mamy tak procent całego Podkarpacia, to są takie lasy mieszane. Czyli bez mała, bez kozery powiem, prawie połowa terenu Podkarpacia byłaby przeznaczona, czy pod zarządem przepisów, które uniemożliwiają korzystanie z tego. Trzeba się tym interesować i nie można do tego dopuścić, bo to jest wbrew polskiemu interesowi, wbrew w ogóle takiej tradycyjnemu sposobowi życia,
Stąd mój protest, moje stanowcze nie dla tego kierunku zmian polegający na tym, że chce się przejąć za zarząd, to jest w ogóle, już mi się ciśnienie podnosi, w zarząd gdzieś, który jest tam kilkaset czy kilometrów poza granicami kraju. Przecież ja tutaj sobie powinienem mieć możliwość, czy ja, czy mi podobni ludzie, którzy tu sobie żyją w sposób tradycyjny, kupić drewno na taką piękną podłogę, jak tutaj widzicie, zrobić sobie podłogę, zrobić sobie inne rzeczy, nie po jakichś kosmicznych pieniądzach, tylko w normalnych pieniądzach, bo to jest tak, jak było kiedyś, czyli to jest zgodne z tradycją, to jest naturalne, dobre dla człowieka i nie degraduje w żaden sposób środowiska, absolutnie, bo te lasy są, nie są trzebione masowo, tak jak Puszcza Amazońska i tak dalej, tylko są wycinane miejscowo, te, które się już nadają do wycinki, pozostałe sobie dalej rosną i las wygląda dla nas, jakby był naturalny. Stąd mocno powątpiewam, że była tutaj jakaś puszcza karpacka, patrząc na stare zdjęcia zrobione przez Luftwaffe w 40 którymś roku, które, na których nie ma żadnej puszczy karpackiej. Puszczę stworzyli leśnicy, zalasiając to i w taki sposób rozsądny gospodarując tym. Tutaj trzeba uważać i tutaj trzeba bronić dostępu naszego do tych dóbr naturalnych, które mamy. Kiedyś powszechnie używano kamień do podmurówki. W tej chwili jest to zabronione. Nie można z potoku, tak jak kiedyś, potrzebuje rolnik kamienia. Nie mówię, że prowadzić działalność gospodarczą i sprzedawać kamień, tylko potrzebuje sobie wybudować dom tradycyjnie. Podmurówka z kamienia, dom z bala. Kamieni już nie można. Za niedługo nie będzie można użyć drewna do tego. No tak się troszkę rozpędziłem, ale kiedyś nie wierzyłem w teorie spiskowe i w takie daleko idące zmiany, ale coraz bardziej się ich boję, że się staną faktem, jak nie będziemy ostrożni. I teraz ostatni etap nagrzewania tego pieca. Po tym czasie, kiedy był ogień, piękny, taki energiczny ogień, który nas zachwyca, przy którym się mile spędza czas, po tym czasie tworzy się żar. I żar to jest te serce, to jest to, co ten piec potrzebuje. Czyli już do palenia nie potrzeba tyle tlenu, żar już tyle nie potrzebuje, a daje bardzo dużo ciepła, ale już nie tego wynikającego z płomienia, tylko z promieniowania cieplnego. I ja zauważyłem, że to promieniowanie cieplne, ono faktycznie nagrzewa piec i to ono daje ten strzał energetyczny, nagrzewając piec, dlatego ja oczywiście tu używam ja, ponieważ najczęściej, ponieważ wszystko, co Wam mówię, wynika z moich doświadczeń, a nie z przeczytanych książek, bo szczerze mówiąc nie przeczytałem na ten temat żadnej książki, jak obsługiwać piec. Nie wiem, czy są takie książki. No na pewno są. Dlatego mówię to po to, żeby nie przyrównywać moich słów i moich refleksji i moich doświadczeń do wiedzy teoretycznej, bo moja wiedza jest stricte praktyczna, oczywiście pewno obarczona błędem, ale dzielę się z Wami, bo może ktoś zechce z nich skorzystać. Zasuwamy już całkowicie resztki dostępu. Oczywiście nie jest to całkowite zamknięcie, bo te drzwiczka i to wszystko nie jest tak szczelne, żeby tlen się nie dostawał do środka, powietrze do spalania, także nie ma tu żadnych obaw o czad, bo czad to występuje jak jest węgiel i to jak jeszcze nie przepalił się, to jest już przepalone, tutaj już to, co ten tlen, który szczelinami i dostanie się do paleniska, wszystkimi szczelinami w zupełności wystarcza. Mało tego, teraz trzeba, zamknęliśmy nadmierny dopływ tlenu, czy wróć powietrza w ogóle, żeby nam nie wypalał tych energetycznych żarów, to jeszcze ostatnim etapem jest zamknięcie tego pieca od góry, żeby to ciepłe powietrze zostało w nim.
Jak wygląda zamykanie pieca? Otóż tutaj jest taki szyber, który przesuwamy i zamykamy to ciepło w całej tej olbrzymiej masie pieca po to, żeby jak najdłużej to ciepło oddawało nam, a nie poszło w komin. Oczywiście ten szyber jest tak skonstruowany, że on ma takie zawsze szczelinę, taką bezpieczeństwa, jakby ktoś niewłaściwie to zastosował, czyli jeszcze jak się nie wszystko wypaliło, więc to nie jest takie całkowite zamknięcie tego pieca. To delikatnie przez drzwiczka, przez te wszystkie tutaj popielniki dostaje się powietrze i też jego część uchodzi. Po to, żeby to było bezpieczne, ale jednocześnie dawało nam większą sprawność tego pięknego urządzenia. I jeszcze na koniec informacja dla nowych widzów kanału Ostoja Tradycji, tych, którzy dołączyli na przykład dzisiaj podczas tego filmu i chcą z nami pozostać, że mamy nie tylko piec, ale mamy też ambicje robić duże projekty, takie jak pierwszy historyczny film przygodowy od dziesiątek lat, Ja był Łańcucki. Zrealizowaliśmy już 45 minut, początek historii i jest to dostępne, jest ten film dostępny na naszym kanale. Na samym początku jest to tytułowy film ustawiony, a teraz chcemy zrealizować całą historię w formie pełnometrażowego filmu i na to konto jest zorganizowana zrzutka z takimi na przykład pięknymi nagrodami dla wspierających, które świetnie wyglądają w drewnianej chacie, w drewnianym domu. Dziękuję bardzo za uwagę. Czołem. A jeszcze jak się podobało, to nie zapomnijcie dać kciuk pod filmem. A można też wesprzeć kanał, naszą działalność 10 zł, a w zamian za to wszystkie filmy dostajecie przed premierą i bez reklam.